Do pytań zapisało się 5 posłów, pani i panów posłów. Czy ktoś jeszcze chciałby zapisać się do pytań? Zamykam listę. Czas na zadawanie pytań ustalam 1,5 minuty. Jako pierwsza zadawać będzie pytania pani poseł Dorota Niedziela. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo, ja chciałabym jeszcze raz bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma mowy o żadnej destabilizacji, Panie Profesorze, i Pan o tym wie. I tak jak Pan poseł Żelichowski powiedział, tworzenie mitów i tworzenie obrony tych mitów stanowi Pana 4-letnią pracę na temat lasów. Ja mam stenogram z komisji, na której rozpatrywaliśmy projekt, który powstał, żeby dać wyraz naszej wrażliwości na to, żeby tak jak Pan mówił, nie tylko Pan twierdził cały czas, powtarzając bezustannie w każdej wypowiedzi chyba 3 razy. Ja wiem, że to jest zabieg PR-owski bardzo dobry, który działa na wyobraźnię, że tylko Pan jest obrońcą lasów i tylko Pan zna ich potrzeby i tylko Pan o nich walczy. Nieprawda. To jest nieprawda. I to, że Pan powtarza za każdym razem 3 razy w swojej wypowiedzi, że to lasy są najlepsze i dostały w 2013 roku, otrzymały od UNESCO Nagrodę Dziedzictwa Ochrony, to my wszyscy wiemy. Co więcej Panu powiem, wszyscy kochamy te lasy i nikt, ale absolutnie nikt, nigdy nie pozwoli, żeby te lasy były prywatyzowane, czy jak Pan teraz zmienia swoją wersję, destabilizowane. Ja przeczytam tylko stenogram z tej komisji, gdzie członek zespołu ekspertów stałych, pan profesor Kazimierz Rykowski, przedstawił panu przewodniczącemu i chce sprostować informację dotyczącą momentu, w którym nastąpiła inicjatywa przepisu tej ustawy konstytucyjnej. Zrobił to Instytut Badawczy Leśnictwa 13 stycznia 2014 roku, tuż po deklaracji gotowości rządu do przepisu konstytucyjnego o lasach państwowych. Wtedy to powstał list intencyjny, który wysłaliśmy do wszystkich klubów, mówi pan profesor Rykowski, w Sejmie i w Senacie. We współpracy z Sejmową Komisją, z Senacką Komisją zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie, które odbyło się w sali Senatu, w której zresztą uczestniczył pan profesor, ja też, w 2014 roku. A zatem przed inicjatywą referendum, przed pana inicjatywą referendum, przed wszystkimi ruchami, które były później rejestrowane jako wielka obrona, to Komisja Senacka, Sejmowa plus wszystkie kluby stworzyły ten projekt, po którym Państwo się nie podpisaliście, bojkotowaliście i 18 grudnia 2014 roku przeciw głosowało 127 posłów, żeby nie zapisać, jak Pan mówi, bezpieczeństwa i zachowania ciągłości braku prywatyzacji, jak Pan mówi, lasów państwowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pośle, ale zapisany pan jest do... Bardzo proszę. Panie marszałku, w sprawie formalnej poproszę o 5 minut przerwy, po to, żeby wyjaśnić, czy to są w tej chwili pytania, czy to jest debata skierowana pod moim adresem. O ile to jest debata skierowana pod moim adresem, to bardzo bym prosił o to, żebym mógł odpowiadać na to pytanie. Czyli po prostu, czy to są pytania, czy to jest debata. Odpowiadam panu posłowi, że to są pytania. Kontynuujemy pytania. Do pytań zapisał się pan Jerzy Sondel. Bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, to nie jest debata, to są pytania. Pan jest zapisany i w 1,5 minuty może pan się odnieść do tego. Pan poseł Sondel, bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zdziwiony jestem, że pan marszałek dopuszcza panią poseł Dorotę Niedzielę do debaty. Przecież pani poseł nie zadała pytania. Przepraszam, panie pośle, te pytania służą temu, aby zadawać pytania, nie wyrażać zdziwienia. Pani poseł miała prawo zapisać się do pytań. Pytam się tutaj przedstawicieli koalicji rządzącej, PO, PSL. Po co wam był ten projekt ustawy?
żeby zatrzeć przed wyborami te wasze haniebne głosowanie o zabranie lasom 1,6 miliarda. Po co wam to było? Po co wam to było? Teraz się robicie obrońcami zapisy w Konstytucji, a haniebne głosowanie, haniebne, zabraliście lasom 1,6 miliarda i chcecie przykryć, pomieszać to wszystko. Następne pytanie. Pani, proszę o spokój. Pani poseł, ja pani nie przeszkadzałem, jak pani tutaj nie zadawała pytań, tylko debatowała. Więc pytam się teraz, rządzących, po co wam ten zapis był, że każdy na przykład ma dostęp do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych zasadach? Przecież to jest w Konstytucji, to jest w ustawie o lasach. No chcecie zamydlić ten wasz brud, coście zrobili wcześniej. Chcecie to zamydlić i przed wyborami zatrzeć ten paskudny wasz obraz, to haniebne głosowanie, żeby społeczeństwo zrozumiało. Pani poseł, ja pani nie przeszkadzałem. Troszeczkę kultury, pani poseł. Panie pośle, przepraszam. Jak to, pani marszałek? Panie pośle, przepraszam pana, panie posłanki, chcecie? Proszę. Panie pośle, chwileczkę, ja odliczę panu ten czas. A może panie pośle, to ja prowadzę posiedzenie. Panie posłanki powściągną swoje emocje i nie będą prowadziły debaty z ław poselskich. Pan poseł zadaje pytania. Przekroczył już pan czas, ale zadawał pan panie jeszcze ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Pani Wolak, pani poseł Wolak, więc chcę się jeszcze zapytać koalicji rządzącej. Po co wam był ten projekt ustawy? Po co wam było? Jak jest, lasy są tak zabezpieczone w Konstytucji i w ustawie, że nie potrzeba kombinacji. Wpakowaliście tutaj kodeks pracy do ustawy o lasach, żeby to wymieszać wszystko, żeby zatrzeć jakiś zły obraz. No przecież, panie ministrze, no, pan się śmieje, pan jest leśnikiem. Dziwię się panu. Dziwię naprawdę. I tym zdziwieniem zakończył pan, wyczerpał pan czas na zadawanie pytań. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pytania będzie zadawał pan poseł Dariusz Bąk. Przypominam, czas został określony na zadawanie pytań, 1,5 minuty. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Ja wprost zapytam o projekt ustawy. Dotychczasowy artykuł 26 ustęp 1 mówi: lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności. Ginie ten zapis. Czemu to ma służyć? Pytam. Czemu to ma służyć? Lasy stanowiące własność Skarbu są udostępniane dla ludności. Zginął ten zapis. Dlaczego wyrzucacie? Jest tak. Wyrzuciliście ten zapis. A teraz, proszę państwa, w szerszym trochę kontekście chcę się odnieść do właśnie PO i PSL, które czwarty raz w przeciągu 1,5 roku zmienia ustawę o lasach. Wszystko jest ukierunkowane, żeby wprowadzić destrukcję w prawie leśnym. Próbowaliście wprowadzić do sektora, haracz nałożyliście 1,6 mld złotych poza wszelkimi ustawami podatkowymi, bez ostrzeżenia kierownictwa lasu, bez ostrzeżenia związków zawodowych załóg. I to już dzisiaj skutki są. Dzisiaj lasy w wielu przypadkach nadleśnictwa cierpią niewydolność finansową. To jest skutek wasz. Te pieniądze miały być przeznaczone, tutaj zapewniano, rząd zapewniał, że będą na drogi. Pytamy od roku, które drogi zrobione. Nie chcecie powiedzieć, które drogi zrobione. Kolejna sprawa, kolejna zmiana ustawy. Zwiększono podatek od lasów ochronnych o 50%, co skutkuje dodatkowym obciążeniem rocznym o 60 milionów dla lasów. Proszę państwa, kolejna sprawa. Wrzuciliście do ustawy o lasach, które nie importuje drewna, nie prowadzi przerobu drewna, zabezpieczenia przed takie właśnie zabezpieczenia, żeby do Polski nie napływało drewno z zewnątrz przerobione. To jest absurd. I dzisiaj kolejna sprawa. Wprowadzacie, PO i PSL Panie pośle, chwileczkę. Pan pozwoli. Zadajemy pytania. Czas na zadawanie pytań ustaliłem na 1,5 minuty. Oświadczenia będą proszę na końcu. Dobrze. No proszę panie pośle, oświadczenia będą na końcu posiedzenia i można będzie w tej sprawie również. To nie są oświadczenia, to są pytania. Dlaczego w projekcie ustawy, po raz kolejny powtarzam, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności. W waszym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach to zostało wyrzucone.
Czyli chcecie ograniczyć dostęp ludności do lasu. Dziękuję, dziękuję panu posłowi. Przekroczył pan czas w sposób znaczny. Zdołał pan zadać, prawda, że kilka pytań, ale wygłosił pan również wiele oświadczeń.